Walkę z chorobą już wygrali, dziś zmagali się z własnymi słabościami i zmienną pogodą. Sprzed Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 20 uczestników 4. rajdu rowerowego osób po transplantacji serca i płuc wyruszyło do Krakowa. Miejsce rozpoczęcia rajdu nie jest przypadkowe. 14 uczestników właśnie w tym miejscu dostało swoje drugie życie. Startem w rajdzie chcą podziękować wszystkim, dzięki którym żyją, i złożyć hołd profesorowi Zbigniewowi Relidze, honorowemu patronowi rajdu. Ewa Grudniok. Pokonali chorobę, teraz prawie 120-kilometrową trasę rajdu pokonują rowerem. Składaki, bo tak mówią o sobie osoby po przeszczepie serca, nie na składakach, ale na rowerach górskich jadą z Zabrza do Krakowa i wierzą, że wszyscy dojadą na metę. Nie boję się niczego, bo przeżyliśmy największe rzeczy, największe stresy, największe napięcia. My możemy tylko cieszyć się, radować, mówić wszystkim, krzyczeć, że żyjemy i dziękujemy za to drugie życie. Dziękują lekarzom, pielęgniarkom, ale przede wszystkim dawcom organów, bo dzięki nim żyją. Naszej rodziny. Na doskonale wie o tym Jerzy Kazański, który drugie serce ma od 13 lat. Ja jestem tym najbardziej szczęśliwym albo najbogatszym człowiekiem, bo dostałem drugie życie i z tego korzystam. I żyję, i godnie żyję. Dlatego mimo przeciwności i upadków jadą dalej. Troszeczkę wątko było i musiałam przehamować, ale naprawdę nic się nie stało. Bo ten rajd jest inny niż wszystkie. Nie chodzi w nim o to, by wygrać, bo zwycięzcami są wszyscy. A te numery startowe to czas, jaki minął od przeszczepu. Z jedynką wystartował najmłodszy zawodnik, 30-letni Paweł Kozub, który nowe serce dostał w ubiegłym roku. W ciągu 2 godzin na stole musiałem się znaleźć. Bo dawca był i tak szybko z kliniki, ze starej kliniki przewozili mnie tutaj. Ale w kolejnych rajdach tych jedynek może być więcej. Tylko w maju w zabrzańskiej klinice przeprowadzono 8 transplantacji. Od początku czerwca było ich 6. To absolutny rekord, mówią lekarze, bo przeszczep to nie wyrok. 96% chorych przeżywa pierwszy rok po transplantacji. To ich jakość życia jest nieporównywalna. Ich koledzy, którzy są leczeni skutecznie, zachowawczo, niestety nie mogą jechać na rowerach w takim rajdzie. A ci po przeszczepie, jeśli tylko zdrowie im na to pozwala, jadą, by zaszczepić u innych wiarę, że po transplantacji można normalnie żyć. Ewa Grudniok, Aktualności. Za uczestników trzymamy kciuki.